Ale cześć, witajcie, to znowu Ryfek. Witam w kolejnym i najprawdopodobniej ostatnim odcinku z tej serii Remold. Boże, 70 odcinków, w życiu mi się nie spodziewało, że aż tyle to będzie trwało. No ale dobra, mapa wygląda jak mega pobojowisko jakieś, każda strona jest czymś obbudowana, wszędzie leżą ciała, a to mechanoidów, a to ludzi. Już mi nie dali spokoju, już był lak, jak ruszałem mapą. Napisaliście mi, że o właśnie, tu mam tą broń. O Jezu, on ma bardzo dobrą broń. Kurde, kolego, ty byś mógł tę broń sobie ogarnąć. Czemu mi przyciszyło? Czemu nie ma dźwięku? Aha, zmieniało piosenkę tak bardzo długo. Raven Zanar, tak się nazywa ta broń. Hoffman, chyba ty to miałeś? Nie. Eufryna to miała. Dobra, Eufryna, ty jesteś ranna, ja wiem, ale ty mogłabyś tą broń założyć. No nie, no znowu po prostu saperzy, przecież to jest porażka. Dlaczego saper za saperem? To jest coś nie tak, naprawdę. No coś w tym nie pasuje. No ale dobra, no jesteśmy w miarę gotowi. Nie ma już tego głupiego psychicznego walenia, czy jak tam się nazywa, smoothie. Zanim ty się tam ruszy, chciałbym, żebyś broń sobie zmieniła. No weź może rakietę, wyrzutnię trójrakietową, sądzę, że mogłaby się przydać. I nie strzelaj do woli. I cię zapraszam tutaj. Wszyscy inni koloniści. O, głodni niektórzy są bardzo. Ale te nastroje naprawdę wyglądają tym razem już w kolonii bardzo, bardzo dobrze. Więc wszyscy oprócz mówi, ja was już poproszę do ataku. No, może oprócz Bodzia, bo ty masz granaty EMP, które akurat na tubylców się nie przydadzą kompletnie. I ja jestem pewny, że oni się tędy będą przebijać. Jeżeli oni nie będą się tędy przebijać, to coś jest z nimi nie tak. Cała nasza linia z przodu bardzo jest mi potrzebna w tym momencie. Wy będziecie tutaj naprawdę ostro bronić. I ty mogłabyś sobie rzeczywiście zmienić tą broń. O, nie mam tutaj dojścia. Zmień sobie tą broń na tą lepszą. I zapraszam was wszystkich. Tutaj chyba wszystkich zaznaczyłem. Jeszcze Dragix, Kucfir, Smoothie. I dobra, wszyscy już tutaj idą. Zapraszam. Jeżeli chodzi o rany, naprawdę jest nieźle. No, tak jak mówiłem, oni tutaj idą na północ od razu. 46 typa. Duża grupa, ale to są tubylcy, a ja na tubylców naprawdę jestem, no, uzbrojony lepiej niż powinienem, więc na tym etapie rozgrywki to już nie powinno sprawić jakichś większych problemów. Tak naprawdę, o Jezus, co ja zrobiłem? Pozostaw drzwi otwarte, chciałem kliknąć, no, i teraz będziecie mi wracali. Pozostawcie wszystkie te drzwi otwarte, troszkę szybciej się przez to przeruszymy. Co tu się dzieje? Jakiś mi ekran zatrzęsło? Nie, może oni tutaj gdzieś w tu jakąś ścianę rozwali, głupki. Głupki, głupaki, ty. Dobra, chodźcie, kochani koloniści, bo naprawdę trzeba się pośpieszyć. Nie wiem, słyszałem w ogóle muzea, nie słychać w ogóle dźwięków z gry, nie? Aż strzelę. Dobra, słychać dźwięki z gry, wszystko działa. No oni tymi aksami naprawdę dosyć szybko będą się tutaj przebijać, więc no, tu muszę już być w miarę gotowy. Biggie, Szopeł, Kucfir, Dragix, Cessi, ktoś kto bije z bliska, zapraszam, Grysik, na przykład ty, Kasiula, a was jeszcze tutaj tak naprawdę zbliżę, Phobos, Philips, was również tutaj zapraszam, Grimka do przodu, Nimfa do przodu, Lidia do przodu, Smoothie, ty tu stoisz i na razie nie strzelasz. Jeżeli coś tu się będzie złego działo, to będziesz w razie czego po prostu w zanadrzu, ale wolałbym ciebie rzeczywiście nie używać. Kolonistów zbliżę jeszcze troszkę bardziej, bo ja się zawsze boję, że jak koloniści stoją daleko, to będą mi strzelali w plecy innym moim kolonistom. I tego się zawsze bardzo boję. Dobra, tutaj jest naprawdę grupa kolonistów ustawiona genialnie. Czekamy. Niedźwiedź jeden też stoi tutaj, więc powinno być w miarę okej. Okay. O, i proszę bardzo, jeszcze Hoffman dochodzi, Eufryna, czy jak ona się nazywa, i możemy zacząć strzelanie. Grysik tu akurat z przodu będzie dosyć mocno dostawał i o niego się jako jedynego w miarę boję. Cała reszta powinna tutaj sobie świetnie poradzić. O, niedźwiedź wyszedł jako pierwszy do obrony. Jezus, ale to jest... Jaka to jest rzeź po prostu? Co tu się z nimi stało? Masakra! No rzeź, tu nie ma innego określenia. Dobra, zgarniajcie te ciała. Tu trzeba będzie zrobić miejsce na budowę. I wracajcie do siebie. A ty mówi, po zjedzeniu posiłku chciałbym, żebyś zmieniła sobie broń. Zmień sam broń na granat EMP w razie czego. I ja w razie czego też wezmę sobie tą po prostu wyrzutnię potem. Ale świetnie, fajnie, że wszyscy wzięli te ciała w ogóle.
Przenieś. Przenieś, przenieś to wszystko. Proszę bardzo, przenieś. Przenieś, kucwir. Przenieś. Musicie mi to przenieść, bo bez tego ja nie będę w stanie tutaj zrobić po prostu ściany za momencik. I będę miał spory problem. Przenieś. I cessi. Przenieś, proszę bardzo. Zgarniamy to wszystko od razu po drodze. Czemu ty idziesz naokoło? Co ty robisz? Ogląda chmury. Aha, no okej. I patrzysz sobie akurat na uciekających przeciwników. Nie ma problemu. Dobra, jedyna tutaj rzecz w magazynie, jaka mnie znowu interesuje, to oczywiście ściana z granitu. Dorabiamy oczywiście tutaj ściana z granitu. No, parę tych rzeczy to nie sądzę, że tutaj wyniosą po prostu na boki i powinno być okej. I trójeczka. Czekamy, aż ściana zostanie odbudowana i oby nie był po prostu jakiś mega szybki znowu atak od dołu, bo to byłby problem. Niedźwiedź gryzli ranny, aczkolwiek są same siniaki i złamania, więc luźno. Tu się nic z nim raczej nie stanie. Dostawca bojowy wyszedł już z zasięgu komunikatora, też nie problem, bo tych zestawów medycznych trochę od niego ostatnio kupiłem. Tkaniny nie mam, mam trochę neutraminy, nie mam tkaniny, a mógłbym rzeczywiście porobić troszkę więcej tych leków. No ale w tym momencie siać tkaninę to jest idiotyzm, nie ma to żadnego sensu, więc trójeczka i lecimy. Stal. 336 stali. Mało, nie? Mógłbym na nowo zacząć kopać stal. W razie czego? Nie wiem na co, ale kto wie. Łania oszalała. Serio, przy cesji, akurat cesji. Strzel raz, a dobrze. Sądzę, że powinnaś sobie dać radę. Da radę na luzaku sobie z tą łanią. Szczerze, ta łania teraz już ciebie nie powinna dogonić w ogóle. Więc możesz uciekać. I strzelić sobie w nią z daleka. No i luźno. Nic się nie stało, siniak na głowie o dziwo, ale spoko, niech będzie. Łania, niech tu leży, w niczym mi nie jest potrzebna. Co ty robisz? Grasz na klawesynie, okej, to jest najszybsza droga najwyraźniej do kolonii. Tu mi brakuje rzeczywiście jakiegoś przejścia, nie? Mógłbym zrobić jakieś przejście łatwiejsze. Tutaj droga jest naokoło, ale już nie będę teraz kombinował, bo za dużo czasu to po prostu zajmie. O, najgorzej jak mogli zrobili te ściany. Od dołu będą musieli. Co za głupaki, no. Nienawidzę jak tak zrobią ścianę. No nic, mówi się trudno. Niech pójdą naokoło. Mają czas. Na razie nikt nas nie atakuje. Jest naprawdę luźno. Te ataki, które przychodzą, no mówię, no. Ja już mam kompletny endgame. Mam praktycznie... Mam najlepsze bronie w grze. Nie mogę mieć lepszych broni. Mam trzecie najlepsze zbroje w grze, ale... Te trzecie najlepsze, a najlepsze, to nie jest naprawdę duża różnica. A jeżeli chodzi o ataki tubylców, to już w ogóle różnica jest żadna praktycznie, bo obrażenia zadajemy kosmiczne. Co ty robisz? Niesie pocisk... Robi pocisk wybuchowy. Aha! No dobra, no możesz robić, ale wolałbym, żebyście tutaj zrobili jednak jeszcze ścianę. Ten łuk refleksyjny i tych ludzi też moglibyście sobie stąd zgarnąć. A tu widzę kolejne rzeczy do spalenia. Żaden problem. Tylko niech jak ktoś robi te ściany, niech broń Boże mi nie zrobi tak, żeby się od góry zamknął, bo się zatłukę po prostu. To już mnie tak by zdenerwowało, że masakra. Dużo ryko załamania? U Aurelii. A ty jesteś chyba z Imperium? Tak, no ludzie z Imperium to rzeczywiście trochę mają gorzej tutaj w naszej kolonii. Przeszkadzają im zwłoki, nie lubią jeść grzybów i tak dalej, więc no... Akurat z nimi rozumiem, że mogę mieć mały problem, jeżeli chodzi o nastrój, ale cała reszta kolonii trzyma się naprawdę świetnie. Dobra, kolejne pociski wybuchowe są robione, czy tam zapalające, a nie, wybuchowe. Manki szał pracy, nie ma problemu. Pociski zapalające odłączam już, w sensie pozwalam kolonistom je używać, bo mamy tutaj do zrobienia pułapki zapalające. Nimfa szał pracy, świetnie. Super. Potrzebne ciepłe ubrania. A to przecież tylko, no właśnie, dla Mgbewy po prostu. Mgbewę to będzie kolonista cudowny. W końcu uwolnimy Mgbewę. Wyjdzie z niewoli, a przynajmniej mam taką nadzieję, że wyjdzie z niewoli. Tu w ogóle tak, tutaj nie róbcie więcej posiłków survivalowych. Nie ma to kompletnie sensu. No, róbcie tylko to, z grzybów te zwykłe dobre posiłki. Dragix jest już zainspirowany, szał strzelania, nawet nie zwróciłem na to uwagi. Szopeł, co ty robisz? Budujesz ścianę. Oczywiście w najlepszym miejscu możliwym. Dostawca bojowy przelatuje w okolicy. Świetnie! Komion, komion, chodź tutaj. Nie trosuj niedźwiedzia gryzli numer 33. Kupmy od was zestawy medyczne. Wszystkie jakie macie. Super, 30 zestawów medycznych jestem w stanie kupić. Kolejny reinforce barrel sprzedam. O, w tę stronę. I tyle. I tyle. Ile nam czasu jeszcze zostało do wypełnienia misji? 1 i 4 dnia.
Niedużo, naprawdę niedużo. Okej. Potrzebuję czasu, żeby się przygotować, zanim cię zaatakują. Przygotuję bronę albo zaatakuj ich pierwszy. Uuu, jest. 89 ludzi. To dużo. To trochę więcej niż ten atak przed chwilą. Dobra, oni potrzebują czasu, więc nie powinno to sprawić większych problemów. Ja bym chciał tylko tutaj tego Chopela ogarnąć, bo co on robi najlepszego? On to buduje tak, że nie będzie w stanie się tutaj dostać. No dorób tę ścianę już i idź sobie stąd. Napraw tę ścianę, okej. To rozumiem jeszcze. I wracaj do kolonii, bo jesteś jedynym kolonistą chyba, który nie stoi w kolonii. I to może być spory problem. W międzyczasie. Ja bym... A, wy tu te pułapki będziecie robili, prawda? Naprawia worki, naprawia ściana, okej. Ale wszystko do naprawiania tutaj jest, rzeczywiście. Okej, ale jeżeli naprawiają, to znaczy, że nie ma za dużo do roboty. A to dobrze zazwyczaj świadczy. Zrób te pułapki. Ale ogólnie to chciałbym teraz tak, Fobosa. Okej, napraw jeszcze tą wieżyczkę. Już atakują! O Jezus! Ja ich chciałem ostrzelać. O, to dobra, to zmiana planów w ogóle. Chodźcie tu wszyscy. Kurim Mlewe, wy też tutaj gdzieś z tyłu. Komion, zdążysz raz strzelić? To Fobos, weź naładuj tutaj działo. Może jeszcze raz uda nam się w nich strzelić, zanim wejdą tutaj. To by było nawet spoko. Chopel, Karolina. O Jezu, co ty, Dragix, tu robisz najlepszego? Co oni tu robią? To nie jest obszar domu, tu nie jest nic do przeniesienia. No gdzie? Ale głupota. Żeby on zdążył wrócić, tu niektórzy widzę, że do dołu idą. Trochę się boję. O Jezu, w życiu nie zdąży strzelić. Chociaż? To już jest gotowe do strzału. No to co, strzelaj tutaj. No tak, zapomniałem, że ja ustawiałem gotowe do strzału. Dobra. I Fobos, zapraszam cię tu. Jak leci pocisk? Ale idealnie! Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dobra, koloniści, trzeba się ustawić tutaj. Grupa kolonistów bijących z przodu. Naprzód, nic dziwnego. Bodzios mówi... O, wy trochę bez sensu tu stoicie. Was na bok dam. BlaBlaCar, Kucwir, Dragix, Bigi, Chopel, Cessi. Wy tutaj. Ale fajnie, można ich teraz stawiać prawie wszystkie myszy. Tylna linia. Tu. Tylna linia. Tu. I zapraszam. O, driada, driada, driada. Uciekaj mi. Nie, nie, nie. Ale zepsułaś, ale zepsułaś, ale zepsułaś. Ale ja cię nienawidzę. Zamknij. Dobra, zamknęły się drzwi. O, ale było blisko. Dobra, ja nie mam kolonistów ustawionych do bicia przez ściany. Grimka. I Grysik, stójcie tu z przodu. Oni wchodzą, jakby chcieli do siebie. Oni wchodzą do siebie. Oj, dobra, tu widzę, że jest przebijańsko. Tu nie działa nasza pułapka. Coś się zepsuło i nie było mnie słychać. O Jezus, ta wieżyczka jest do wyłączenia. Wstrzymaj ogień, wstrzymaj ogień. Powinniśmy się ustawić dalej, ale już trudno się mówi. Już jest za późno na to. W takim wypadku Kasia tu, Lidia tu. Nie możemy im dać wyjść. Grysik, ty się cofnij jedną kratkę. Drzwi z granitu wyłączam. Ty chodź tu. Dobra. Dajemy im powoli wchodzić. Fobos. Oślepiający puls. Rzucisz tak, żeby oślepić nie naszych? Jesteś w stanie to tak rzucić. Okej. Komion. A ty będziesz w stanie zarzucić tak impuls powodujący zawroty? No, może nie rzucisz tego jakoś tak idealnie, jakbym chciał, ale... Oj, Kucwir BlaBlaCar. Dobra, musicie się udać tutaj dwie kratki do tyłu. I powinno być w miarę okej. Rzućcie ten impuls. Kurde, to nasza dziewczyny też trafisz. BlaBlaCar, jeszcze musisz się cofnąć w inne miejsce. Dobra, Komion teraz. Impuls powodujący zawroty głowy, lecimy. Oj, oj, oj. I zaczynają nam się tutaj rozchodzić ci przeciwnicy. Oj, moja pułapka nie zadziałała. Powinienem się ustawić dalej, ale no skąd wiedziałem, że to nie zadziała? Znowu. Dziwnie bardzo się robi. I niebezpiecznie. Nie wiem, ja tu stoję. Wydaje mi się, że dam radę z nimi. Pożar tu się jakimś cudem skądś wzniósł. Wzniótł? Nie wiem, co się zrobił. No wiecie, o co chodzi. Bigi leży.
Ligilerzy uciekają. Dobra, na to liczyłem. Co tu się dzieje? Co za dźwięki dziwne? Boże, Dragix dopiero tutaj idzie. Niebezpiecznie się zrobiło przez chwilę. Szopeł, chodź tutaj. A, drzwi nam rozwalili już. Dobra, mówi się trudno. Łapkę jeszcze odpalili, Boże święty. Dobra, to nie jest obszar domu. Tu już muszę wyłączyć to, żeby w ogóle automatycznie obszar domu mi się załączał. Gdzie to było? To jest ok. O, to musimy usunąć. To nie jest obszar domu. Koloniści, wracaj do siebie. Cały atak. Dziękuję, dobranoc. Pożar, o Jezus, czemu wy tu weszliście? To był bardzo zły pomysł. Cerquerterterto. Ale piękne imię. Dobra, trójeczka i lecimy. Bigiego niech ktoś uratuje. Czemu Bigi leży? On leży przez ten ból, bo ma te mechanity po prostu. No i to jest jedyny powód, dlaczego on leży. Uratuj Bigiego, Grysik. I dobra, no niech te ciała tu leżą. Szczerze, jakiś problem mi sprawią? Nie. Odłączmy wszystkie ciała, niech leżą, nikt się nimi nie będzie zajmował. W końcu zniszczę ją i tyle. One w niczym mi nie przeszkadzają, naprawdę, w niczym. Ale serio, bardzo mnie dziwi to, że no nie działa ta pułapka moja już jakby. Coś tu jest nie tak. Kolejny atak taki zwykły, który będzie szedł. Mechanoidów jeszcze w ten sposób bym nadal bronił. Nawet jeżeli by weszli wszyscy naraz, to nadal wydaje mi się, że to jest lepsza obrona. O Jezu, Dragix, idź do siebie. Ale rzeczywiście takich tubylców czy coś, chyba rzeczywiście lepiej się ustawić tutaj z tyłu, tak jak na samym początku gry i tyle. Hungry Pen Animals. O Jezu, mamy w ogóle jeszcze kury, które nie mają w ogóle jedzenia. Ubi osła, niepotrzebne nam te zwierzaki. I co te osły tu w ogóle robią? Miałem ich nie ruszać. Myślałem, że się, nie wiem, wyjdą sobie stąd po prostu. No niepotrzebne nam są te zwierzaki. Nie mamy czym je karmić. O, jajka szły na posiłki. Nie ma jajek w ogóle, miałem z 200 jajek ostatnio. O masakra, ciekawe na co poszły te jajka tutaj. Jest, kurze jajo, no. Okej, w końcu zaczęli używać tych jajek. Zaczęła się zima. A na zewnątrz, o, minus 20 stopni, rzeczywiście w miarę chłodno. Dobra, tutaj nie przenosi już nic, nie ma sensu w ogóle. Nie wiem, chyba stąd jeszcze coś przenosicie. Mam nadzieję, że nie, bo to serio jest kompletnie bez sensu teraz. Ile czasu jeszcze nam zostało? 16 godzin, kochani, 16 godzin nas tutaj dzieli od ucieknięcia z planety. I od zakończenia Rimworld. No, ja się nie mogę doczekać. Ale piękna kolonia powstała przez ten czas, co? Czy ja wiem, że dla was to pewnie brzydota i w ogóle, ale... mi się podoba. Praciotka strażnika gwardzisty Eufryn. Potrzebują czasu. I co? Zwykły atak, nic więcej. Okej, zwykły atak, nic więcej. No to co, jak zwykły atak? To trzeba ich ostrzelać, Komion. Phobos. I Karolina. Zapraszam tutaj. Wszystkie na razie moździerze wstrzymaj ogień. I czekamy. Okej, to są ludzie w miarę już silni. Wyrzutnia rakiet kataklizmu. 3. Jeden z silniejszych ataków to może być. Ostatnich. Dwie wyrzutnie rakiet kataklizmu. Dwie wyrzutnie trójrakietowe. Bardzo mocne bronie ogólnie. Na nich ryzykuję, na nich muszę zaryzykować znowu obronę tutaj z tego miejsca. I w takim wypadku ja już muszę mieć tutaj ludzi bijących z bliska. Więc ja już was tutaj zabiorę. I wy wszyscy, czy czegoś potrzebujecie? Zażyj pobudzacz. I chodź tu, nimfa. Sok go. Kasia, sok go. Lidia, sok go. Wy nic, bo wy będziecie mieli fatalny nastrój. Grysik, a jeszcze ty. Ty byś coś zjadł. Zażyj posiłek. Sok go. I teraz. O, ciebie muszę w ogóle zekrutować. Zażyj posiłek, sok go. I teraz wszyscy bijąc się z bliska. Zapraszam blisko. Tych przeciwników akurat trzeba zniszczyć przez ściany. Z nimi będzie bardzo duży problem. Dobra. Tą grupę postaram się rozwalić jako pierwszą. Zobaczymy jak wyjdzie.
Pierwsze dwa strzały już lecą. Dobra, kamion tutaj ładuje jeszcze i zaczekam, aż naładuję kolejne, więc tutaj na razie wstrzymaj ogień. Lecą dwa pierwsze pociski. Co wy gadacie, że trafiłem dwóch z wyrzutnią rakiet? Wow! Dobra, mamy jeszcze jednego gościa z wyrzutnią rakiet kataklizmu i jednego z trójrakietową. Jego akurat powinniśmy dać radę rozwalić przez ścianę po prostu. Ale tych pocisków mam jeszcze dużo, super. Dobra, na razie nie róbcie mi więcej pocisków, bo to jest bez sensu. Co ty robisz w ogóle? Komponenty zwykłe. Ja nie mam komponentów? No, rzeczywiście. Dobra, ładujcie, ładujcie. Grupa z przodu już tutaj sobie daje radę, ale będziecie fatalnie się czuli przez ten, co tu jest w okolicy. Ale syf tu jest, syf, kiła i mogiła. No to co, jedzcie może w takim pięknej lokacji, czemu nie? Jakieś posiłki tu powinny być. O, w ogóle tu broń Bigiego leży, Bigi. No, wyposaż się w ten karabin, bo ci się przyda, ja zapomnę o tym w przyszłości. Sprzęt. Posiłek. Gdzie ten posiłek się wyrzucił? Gdzie ona wyrzuciła ten posiłek? Nigdzie go nie widzę. Ej, serio, nigdzie go nie widzę. Pod Hoffmanem? Jakim cudem to coś to zrobiła? Dobra, ty nie masz na sobie nic, Grimka. To już widzę. O, dobra, wy dwie zjecie jeszcze Grysik. A nie, Grysik najadzony. Lidia jeszcze ma posiłek do zjedzenia. I udaj się tutaj. Dobra. Kolejny tutaj, kolejne pociski zaraz lecą. Już gotowi jesteście do strzału? Chyba tak. Nie wstrzymaj ogień. Wymuszony cel, lecimy tutaj. Tak jest, trzy pociski lecą, ale pięknie to wygląda. Wstrzymaj ogień. Jak poleci? Mogło być lepiej, ale nie jest źle, na pewno. Dobra, wszyscy inni koloniści do obrony. Bigi, ty swoją broń weźmiesz od razu. Mankiego jeszcze zapraszam. I powinno być ok. Bijemy przez ściany, więc tutaj muszę się ustawić oczywiście tak, żeby bić jak najwięcej się da przez ścianę. Grimka tutaj. I mam nadzieję, że nasz mur łamiący prawa genewskie się sprawdzi w tym momencie i rzeczywiście będę mógł ich jakoś tutaj tłuc ładnie. Bigi, 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 Bigi. Can't you see? Bigi, 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 can't you see? Coś tam, hipnotize me. Nie pamiętam dokładnie jak to leciało, przepraszam. Wolę Tupaka. Ale Bigi też spoko. Dobra, wbijają. Pierwszy jest gościu z wyrzutnią rakiet. I oni też wbijają wszyscy naraz. Wydaje mi się, że tutaj brakuje jednego tego. Jednego worka z piaskiem. Tu jakby był jeden worek z piaskiem, chyba by to naprawił. Kuri, inspiracja, oswajanie, nic ciekawego. A czy ci na dole atakują również? Nie, oni się jeszcze przygotowują. Okej, no to na nich będziemy strzelali zaraz. O, i tu już strzał mamy gotowy praktycznie. Dobra, tłuczemy przez ściany. I wszystkich zapraszam tu blisko. Oj, oj, oj. Coś tutaj nie idzie to tłuczenie. Nie idzie tak, jakbym chciał. O Jezus, jak ja się cieszę, że oni uciekają. Ale się cieszę, że oni uciekają. Powiem wam, że jakby weszły te ataki z tych potrójnych wyrzutni, to by było naprawdę mega źle. Dobra. Kolejny atak tutaj. I tu jest mega silny przeciwnik. Ten Lumi. On ma na sobie low shield packa. To jest spory problem. Dobra, strzał, lecimy. Oj, 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 dobra, zaczynajmy atak. Trzeba zmienić trochę miejsce ataku. Do góry bardziej strzelamy chyba w takim wypadku. Jeszcze do góry. Jeszcze. Jeszcze. Wszyscy strzelacie? Dobra, wszyscy celują. Jeszcze wyżej. Jeszcze wyżej, jeszcze musisz. Wydaje mi się, że to będzie dobre miejsce. Dobra, poleciały pociski. Okej, jedna wyrzutnia trójrakietowa widzę leży, ale to nie jest
to, co miałem na myśli. I teraz tak. Nie mam nic z tkaniny. Mam jakąkolwiek skórę? Mam. Worki ze zwykłej skóry. Fobos, ty się szybko poruszasz? W miarę. Zażyj pobudzacz. Zażyj pobudzacz. Zajmij się tymi workami z piaskiem. Ja się stąd nie ruszam. Ale to nie będzie łatwy atak do obrony. Mam dwa low shield paki tutaj. Ale dobrze, że mam granaty EMP w takim wypadku. Chociaż nie wiem, czy granaty EMP są w stanie rozwalić... Co? Co jest z tymi mechanitami czuciowymi? Każdy ból plus 20%. Co jest grane? Ale to jest dziwne. Jakaś plaga po prostu tych mechanitów czuciowych. Masakra. Oj, nie strzelajcie. Dobrze, usłyszałem. O, to jest dobre miejsce na strzał. Jakoś tędy powinniśmy iść. I na bagnach jeszcze tu się łatwo właśnie grupują. Dobra, idziemy. Leci strzał. Karolina tutaj potem strzeli trochę wyżej może. Jeszcze wyżej. Leci pierwszy pocisk. Komion, tu już chodź do obrony. Karolina, tu już chodź do obrony. Lecą pociski. Zobaczymy, jak polecą. Idealnie. Również świetnie. Ale genialnie poleciały te pociski. Ale no niestety, ziomek z low shield packiem został jeden. A drugi? Drugiego nie widzę. Też jest, dobra, jest nadal dwóch ziomków z low shield packiem. Dobra, teraz cała tutaj cała nadzieja w kolonistach bijących przez ściany. Karolina, chodź bić przez ściany. Komion, chodź tutaj. Mgbewe, śpisz, nie ma problemu. Kuri cały czas sobie tutaj stoi i naprawia. A napraw te ściany od razu, jak tutaj jesteś. Wezmę paru kolonistów, żeby bili przez ściany dodatkowo z broni zasięgowych. No to jest zawsze trochę więcej obrażeń, no nie? Cokolwiek. Te drzwi nie mamy dopuść, musicie stać daleko. Ojejciu, trochę tutaj minie zanim pójdą. Ale to dobrze, bo się wykrwawią. Niektórzy mają obrażenia krwawiące i to zmniejszy siłę całego tego ataku. Powinno być luźno. Nawet się zastanawiam, czy by nie puścić kolonistów do domu już. Czuję się pewny. Idźcie do domu. Czuję się naprawdę pewnie. Dobra, truja i lecimy. Często ostatnie odcinki to mówię, truja i lecimy. Karolina, duże ryzyko załamania, ale no nic dziwnego. Trochę tutaj walczycie już. Dobra, też go bijesz. Bałem się, że ona nie będzie biła, bo ma broń zasięgową, ale też wszystko ładnie działa. Więc gites. Boże, ale tutaj jest naprawiania. A, to jest Hoffmana broń z takim dźwiękiem. Co to jest za dźwięk w ogóle? Pum. Jak jakiś wielki bączur. Ty pół zdrowia, jeden miał full HP. W co ona go uderzyła? Że post jak nimfa tłocze chore obrażenia. Co ty robisz w ogóle z nimi? Aż muszę patrzeć na to. Kasa uderzysz? Za pół zdrowia. Ona bije za pół zdrowia. To jest coś niesamowitego. Co jest chyba najlepsze, low shield paki nie odpalają się, gdy przeciwnicy ich atakują właśnie z bliska. Tak jest. Ale super. Dobra. Cały atak ogarnięty. Możecie już wracać do siebie. Tu macie już dostęp do tych wszystkich drzwi, jeżeli będziecie tego potrzebować. I to by było tyle. 6 godzin. Mamy 6 godzin. Sądzę, że jeszcze z jeden atak się pojawi. Ale byłoby miło, jakbym jednak się mylił. Jakby te ostatnie 6 godzin rzeczywiście, żebyśmy mieli spokój. Byłoby super. Dobra, wszystkie ciała tutaj zostają. Oczywiście nic nie przenosimy. Nie wiem, czy te worki z piaskiem zadziałały. Nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że zadziałały, jednak przeciwnicy by wchodzili pojedynczo. Ale ich było tutaj na tyle mało, że nawet na to nie zwróciłem jakoś specjalnie uwagi. Dobra, ostatnie dni, kochani. Ostatnie dni. Mogę wszystkim zaznaczyć, żeby się, nie wiem, napili herbaty, przychitować coś? Nie mogę.
A mniejszej grupce? Też nie mogę. Pojedynczo bym musiał zaznaczać. Ale słabo. F1 jak klikam? Też nie działa. Przyjęcie Philips organizuje. Okej. Okay. To w dobrym miejscu, bo to jest bardzo ładnie. Ja się bałem, że tu ktoś w ogóle się zablokował. To by było głupie. Już? Już? Dokończmy przyjęcie. Już minęło 6 godzin? Niemożliwe. Przyjęcie dobiegło końca. On chyba zrobił przyjęcie tutaj na zakończenie normalnie. Ustal ładunek. No to co? Krzyś! Krzyś jeszcze pójdzie! Nie wiedzą, że Krzyś ucieknie z planety! O mój Boże, jestem przeszczęśliwy. Gdzie jest MGBW? Nie mogę brać MGBW. Okej, okay, no to MGBW zostaje z własną kolonią. Mega bogatą. Raczej się oby się stąd wyniosło MGBW, bo będzie miało problem, jak takie ataki będą przychodziły, a będzie sam. Albo będzie tutaj siedzieć i kopać torf, no. Nie mi oceniać, nie mi oceniać. Idziemy stąd. Jak to? Za ciężkie. Nie wiem, może te niedźwiedzie. Jest limit? Zaraz. Nie mówcie, że jakiś bug. Wszyscy są na czerwono. Hej, no jest jakiś bug. Okej, mam nadzieję, że to zadziała. Mam nadzieję, że to zadziała. I będę mi po prostu kazał ręcznie wchodzić do promu. Jeżeli nie mogę tego zrobić w inny sposób. Smoothie, Kutzfir, Dragix, Grysik, Grimka, Nimfa, Kasia Jogurt, Lidia. No nawet oni przeżyli, jestem w szoku. MGBW nie może. Kuri i Nekela. Zadziała? I w tym... No, wszyscy idą do promu uciec z planety, a MGBW co robi? Kopie torf. No, kopie torf. Robi to, co uwielbia robić. Super. No i to koniec jest już. Pięknej serii z Rimworld. 70-odcinkowej. Chyba są wszyscy. Niewolnik bez opieki. Są sami na mapie, bez kolonistów mogących przypilnować. Niewolnicy pozostawieni bez opieki w ten sposób najprawdopodobniej zbudują się w ciągu dni lub godzin. Nie ma problemu. To jest teraz wszystko twoje, MGBW. Dobra, MGBW sam się stanie wybronić tymi brońmi. Ja w ogóle tego nie użyłem. Paki, super poszło. Wszyscy są? W razie czego sprawdzę. Pojedynczo. Będę tak, o, ruszał się. Chociaż dobra, jeszcze komuś epilepsję jaką odpalę. Wszyscy są w promie. Lecimy! Utracono kolonię. Uciekliśmy imperialnym statkiem. Następujący koloniści zdołali uciec. I piękna muza na koniec. Trochę ją przyciszę, bo wydaje mi się, że jest trochę głośna. O, i wracamy. Następujący koloniści zostali pozostawieni MGBW. Wysoki ten arystokrata teraz wita cię w swojej imperialnej flotylli. Ale głośne to jest. Ale się boję, że to ma jakiś tekst, co jest z copyrighty, nie? Ale mam nadzieję, że nie. Jeszcze to przecież, Boże, jak to jest głośne, strasznie. Nie mogę się skupić. Wita nas w swojej imperialnej flotylli jako honorowego gościa. Możesz zostać w Imperium. Dla jakiejś politycznej władzy, może unikniesz dramy i skupisz się na czerpaniu przyjemności z ultratechnologicznych wygód, albo może nawet kupisz statek i wyruszysz w podróż do dawno zagubionego domu. Wybór należy do ciebie. Ku pamięci Gąska, Siaba Daba, Andronos. No i super, deweloperzy, o, pozdrawiamy pana Piotrka Walczaka, ale to jakoś migota, nie wiem dlaczego.
Chyba wszystko. Chyba wszystko. Muzyka i dźwięki. Jestem w stanie to przewinąć jakoś? Wydaje mi się, że chyba nie. Ale Alistar robił muzykę, więc się, jestem zadowolony. O, będzie przyspieszało, super. Oskar Potocki robi grafikę? On robi mody do tej gry. Nie wiedziałem, że on odpowiada za grafikę. Chyba, że to zostało dodane tutaj jakoś z modów? Pozdrawiam ci serdecznie, Oskarze. Ja bardzo lubię twoje mody Vanilla Expanded. Kurde, jestem w szoku. Nie byłem... Nawet nie wiedziałem, że Oskar jest częścią tego teamu całego. Tyle. O Jezu, wszystkie języki. O! O! Kliknąłem Escape. Został Mgbewe sam. W kolonii. Sam jak palec. Zadanie ukończone. Utracono rolę. Rola dezaktywowana. I wszystko. Kolonia została sama. Mgbewe zaraz się zbuntuje. I mam nadzieję, że ucieknie do swojej... Nie wiem, do swojego domu, Kompanii Triumfu, czy gdzie chce, może się zadomowił u nas i będzie dobrze. Jak wygląda wartość naszej kolonii w tym momencie, jestem ciekawy. No, sądzę, że szybko jakoś nie zniknie. Ale tak wygląda wykres za wszystkie nasze dni. O, świetnie. Ciekawe, że ja mogę grać w ogóle. Jeszcze jako Mgbewe. Mamy wykres całej kolonii. 389 dni. Przypominam, że rok w Limol trwa 60 dni. Wszystkie nasze eventy, a to tylko z ostatnich jakichś paru dni. Statystyki. Koloniści wysłani w kosmos, zabici kolonisty, obrażenia otrzymane, wrogie ataki, poważne zagrożenia. Majątek kolonii. 271 tysięcy. Walka o przetrwanie, losowy Randy. Czas gry. 2 dni, 13 godzin, 16 minut. Boże święty. No to trochę żeście naoglądali, jeżeli byliście przez całą serię. No cóż, kochani, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie całej serii. Mam nadzieję, że dotrwaliście niektórzy, że wam się seria podobała i widzimy się pewnie w kolejnej serii z RimWorld za jakiś tam czas. No, RimWorld to jest gra, do której bardzo często wracam i sądzę, że wiecznie będę wracał. Dobra, dziękuję wam bardzo, kochani, jeszcze raz za oglądanie. Widzimy się w kolejnych seriach już niedługo i w kolejnym RimWorld pewnie za co trochę długo. Jeżeli odcinek wam się spodobał, możecie zostawić łapkę w górę i co? Trzymajcie się, miłego dnia, pa, pa!